Siema, siema, widzu, kurde, ale burza nadchodzi, w sensie, no dosłownie, bo śniegu wciul, ale dodatkowo jeszcze burza taka dramowa, bo Konopski i Wardęga, jednak odbędzie się ta cała drama, no bo Konopski na Twitterze pokazał, że już za niedługo będzie film o Wardędze, bo tam Wardęga go zaczepiał troszeczkę na Instagramie, ale napisał, żeby Wardęga był cierpliwy, bo tam zbiera ostateczne dowody, coś takiego. Generalnie ja zapraszam was na seans u mnie, i no ta drama wybuchnie, to ja wam gwarantuję od razu najszybsze filmy o tym, bo to jest coś tu pięknego. Ja szykuję popcorn i ja to będę dosłownie z wami oglądał z popcornem. Bo pomimo tego, że no jakoś nie widzę tego, żeby Konop nas zaskoczył czymś, nie wiem, giga ambitnym i wow o Wardędze, ale jeżeli serio tak będzie, a jest jakiś tam malutka procent szansy, no to się bardzo zdziwię i nawet jestem skłonny być po stronie Konopa, jeżeli serio coś, wiecie, coś ujawni albo pokaże. Tylko, że nie wiem, co by to musiało być, żeby, no, o to mi chodzi. Nie widzę tego, żeby tak się stało, ale jeżeli tak się stanie, to będzie ciekawie. Za to ciekawie na internecie ostatnio w sumie nie jest. Pomimo tego, że ta burza się zanosi się na burzę wielką, to niestety teraz żadnej burzy nie ma. No i generalnie taki troszeczkę przystój jest. Dlatego dzisiaj sobie obejrzymy film Trąby, który część jego widzów uznało za bardzo żenujący, cringe'owy. I ja zobaczyłem to w komentarzach, zobaczyłem, że jest 1000 dislajków, a 17 tysięcy lajków, co spowodowało u mnie taką lampeczkę. O kurde, ciekawe, co to jest. I właśnie to dzisiaj obejrzymy. Chciałbym zobaczyć, co takiego żenującego tam będzie. Oraz to w sumie też nie mam po prostu kontentu, więc obejrzymy sobie w sumie Trąbę. No. Zostawcie lajka i nie wiem, 22222 lajki i powracam z śmiesznymi, cringe'owymi TikTokami, bo w sumie stęskniłem się troszeczkę, tak jak co tydzień było, to było okej, ale po jakimś czasie mi się przejadło, ale znów bym se pojadł. Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, z tej strony Trąba, a kurwa. Dzisiaj będziemy gadać tylko za pomocą tego pięknego gazu, czyli Bro Gaz, proszę państwa. Gaz dla braci. Proszę państwa. Okej, póki co to wygląda jak typowy film ekipy z 2019, że haha, family friendly, a mi się wydawało, że Trąba tak bardziej troszeczkę zastopował z tym, no bo jakby, no kogo śmieszy Hel w 2022? Wow, połykasz Hel równa się śmieszny głos, ale beka. I że co, o tym będzie cały odcinek? Że dosłownie będzie na Helu cały odcinek? Okej. Czyli bardzo pewnie tryhardowali, żeby robić jakiś content i to wyszło cringe'owo. Mogę się założyć. Oczywiście zachowaniem jak największej ostrożności, ponieważ też nie można Helu nadużywać, ponieważ może to skutkować nawet niedotlenieniem mózgu. Mówimy coś, no i jakby chwilę odpoczynku, tak? Żeby... O, no i tutaj ma plusa. Ja będę mówił, jak będzie coś negatywnego, ale też będę mówił, jak będzie jakiś plus, no bo jak najbardziej można zatruć się Helem i Hel ogólnie może mieć bardzo złe skutki uboczne. Dlatego no spoko, że jak nagrywa cały dzień na Helu, to w sumie też mówi, że ej, generalnie nie róbcie tego mordy. Ale też chciałam powiedzieć, że jak będziecie jeździli w naszych okolicach, to żebyś uważał, bo stoi policja tutaj przy moście. Nie ma policję! No okej, rozumiem chyba dlaczego ludzie mówią, że to jest cringe'owe. W sensie, dla dzieci rozumiem, dlaczego to może być śmieszne, bo dopiero na przykład teraz odkryli, że haha, Hel równa się śmieszny Trąba. Wiecie, Trąba wygląda ogólnie jak, wiecie, no jakbym go zobaczył na ulicy, bym uciekał. A tutaj nagle sobie robi Hel i ma śmieszny głosik, ogólnie hehe. No i generalnie rozumiem, w jaki sposób to może być śmieszne, ale po prostu może mnie to nie śmieszy? Wręcz przeciwnie, bo czuję taką lekką żenadę, więc już rozumiem, o co chodzi ludziom w komentarzach, ale nie jest to na razie aż takie złe w sumie. O, nasi fani. Kupujcie pay-per-view z linku Kuby! Siemano! Kupujcie pay-per-view z mojego linku! Z mojego linku pay-per-view kupujcie! A to akurat nie do końca rozumiem, no bo śmianie się, że haha, dzieci nas oglądają, przy czym dosłownie robicie odcinek, gdzie dzieci to raczej oglądają, no bo jesteście na Helu, więc jakby te dzieci, które to oglądają, że haha, dzień na Helu, widzą, gdzie w odcinku haha, dzień na Helu, to się śmiejecie z tego, że dzieci was oglądają. Ej, siedzi koło ciebie Gaja. Aha. Ha. Ty to jest jakaś chyba miękka faja. Ha, miękka faja. Tak. Okej, okay, jest jakiś tam poziom żenady, ale rozumiem, dlaczego Trąba też sądzi, że to jest fajny odcinek, bo
chodzenie i się śmianie z kolegami, freestylowanie na Helu, to jest raczej coś, co jest fajne w momencie wraz z nimi, ale oglądać to się to tak, no średnio ogląda, nie? To jest trochę jak paintball. Paintball super, idzie się na paintball, fajnie się na paintballu jest, ale kurde, średnio się to ogląda, dlatego na przykład Free zmienił sobie tytuł i miniaturkę z paintballu na coś tam. Po tym rapie będziesz kastrat, yo! Hej, kurwa, Nowaczkiewicz, dupca klej! Hej, patrz na niego, kurwa, widzisz go? Widzisz go? Widzisz jaką mam kurwa. Modę? Kurwa! Ej, widzisz go, ej! O, dawaj mnie ten hel, kurwa. Ogólnie to ja nie do końca rozumiem postać tego Nowaczkiewicza, czy coś takiego, ale to jest chyba przytupa z trąby, na to przynajmniej wychodzi, nie wiem, dobry przyjaciel trąby, o to chyba ładniej brzmi, aczkolwiek tak go traktuje trochę jak przytupasa po tym właśnie odepchaniu na przykład widzimy, albo po tym, co teraz zobaczycie. Widzisz kurwa gościa tutaj, patrz kurwa na jego... Takie trochę w stylu Majewskiego bym powiedział. Nie no, rozumiem, to jest jego znajomy, oni może tak po prostu mają. Nie wiem, ja nie klepię znajomych po twarzy, nie wiem jak wy. Napiszcie mi w komentarzu, widzowie, bo mnie to ciekawi, czy ja po prostu jestem dziwny, że takie rzeczy zwracam uwagę na to, czy nie. Bo przynajmniej z perspektywy mojej, czyli takiego widza, który ogląda trąbę, dla mnie to wygląda jakby miał takiego pachołka po prostu, tego przydupasa, no bo tak go troszeczkę traktuję. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to co widzimy to jest tylko na filmach, no i jakby prywatnie nie wiadomo jak tam może... Może tak naprawdę to ten Nowaczkiewicz go dominuje i go klepie po mordzie codziennie. Co? A wszystkim pokazywam mojego Instagrama, którego macie na moim palcu. Ja jak tak się robię, to mnie wyzywają, kurwa, że jestem atencyjnym śmieciem. A nie jesteś? Jestem. No pewnie dlatego, że nie jesteś częścią ekipy i no w sumie mają prędzej do tego prawo. W ogóle zauważyłem, że ogólnie ludzie tego Nowaczkiewicza nie lubią. Widziałem to w komentarzach przynajmniej, nie? Nie do końca dlaczego, może za chwilę to wyczujemy. A co do tego Instagrama, to jest jakby ta dziewczyna Nowciaksa teraz wyleciała z... Patrzcie, tu mój Instagram, no to wtedy by ludzie też powiedzieli, że jest atencyjna, nie? Poprosił i latte na mleczku owsianym. Do tego jakieś ciasteczko wegańskie. A coś dla wegan, na przykład lód? Trakę z lodem mam. Okej, już ponownie rozumiem, dlaczego mogą go troszeczkę nie lubić i ten odcinek też troszeczkę może irytować ludzi, bo tutaj zdążyli dwóch typów ludzi wkurzyć naraz, czyli tych, którzy widzą, kurde, po co nagrywacie w ogóle jakichś pracowników i jakby śmiejecie się, że haha, szklanka lodu mogę, haha, ale beka, oraz no weganów, nie, że haha, wegani to tylko lud wiedzą, wiecie o co chodzi. Okej, rozumiem. Ogólnie jest tu dużo takich wymuszonych robienia kontentów, dodać do tego to, że są na Helu i coraz więcej mamy faktorów, tak zwanych, nie wiem jak to po polsku się mówi, czynników, które powodują, że ten film mógł być źle odebrany. Na chillku. Mamy mecz. Co ty kurwa robisz, chłopie? Jak ty kurwa jeździsz tam? Kurwa! Rzeszowskie, wypierdala kurwa! Ale kurwa, ogólnie przypał jeździć na rejestracji, że... Jeszcze przez RZ, co nie? Jeszcze przez RZ. Aha. Tutaj pewnie sobie myślicie, o Jezus! Oh my god, on tutaj pokazał środkowe palce i się wkurza do randomowego typka, bo nic nie zrobił. Ja też tak sądziłem za pierwszym razem, jak obejrzałem, ale sobie myślę, kurde, no nikt nie jest na tyle nienormalny, żeby po pierwsze tak coś wrzucić, a po drugie tak reagować na jakąś osobę, która sobie wyjeżdża z parkingu. I nie okazało się, że to jest auto tego, auto Nowciaksa z dziewczyną i to było dla Beki. No ogólnie taka sytuacja, która może być podwójnie zła, bo na przykład dla ludzi z Rzeszowa, bo to jest taki inside joke pewnie, oraz to, że ma road rage'a na jakiegoś randomowego typa, jeżeli nie wiedzą, że to jest Nowciaksa auto. To jest. To co robimy teraz? Teraz odpierdolimy szan. Gdzieś ma ochroniarza. Nie wiem, coś z ochroniarzem można pokombinować, bo to jest... Co się dzieje? Fotografowanie na terenie galerii bez zezwolenia dyrekcji jest nakazane. Aha. Pozostawianie butli tak sobie z helem za drzwiami. Ale to nie da pomocy po pomóc w miejscu publicznym. Co jest zakazane, że co nie możemy robić? Chcieliśmy być filmu. No widać, że ponownie na siłę próbują robić ten content. Nagrywają z ukrycia ochroniarza. Ogólnie wchodzą w jakąś kontrowersję z tym ochroniarzem, który nie chce, żeby nagrywali na terenie galerii, zamiast powiedzieć spoko, nara. To jeszcze robią z nim content pod takim względem, że sobie biorą hel i na helu gadają do ochroniarza. Haha, beka. Nie będzie żadnych zdjęć, kurwa. Żadnej stary, nie robimy żadnej fotki, nikim nie zrobimy żadnego zdjęcia, obiecujemy. No to ch**, to ponagrywane, dziękujemy. Ale kurwa, kontencik, dopierdol...
byliśmy taki, że normalnie ja nie mogę w to uwierzyć. To jest jeden z najlepszych filmów, jaki wyszedł. A, no oni sami wiedzą o tym, że robią gówno content. No dosłownie chłop taj prześmiewczo, haha, to jest najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek wypuściliśmy, czy coś takiego. No to po co takie coś wrzucać? Nie rozumiem. Pół biedy, jakby sobie serio taką szczerą haha beczkę robili, wiecie, między sobą lub między znajomymi, że są na Helu. To nawet by to było w miarę okej, okay, ale w momencie, gdy chodzą do randomowych ludzi, próbują na siłę robić ten content i widać, że trąbę i tego drugiego gościa już przestało śmieszyć to, że są na Helu dawno temu, no to średnio się to ogląda. Dzień dobry. Oj, tak nie mogło tego zabraknąć, czyli pranki na drive-thru, że ha ha, Helbeka. Ja bym poprosił kolę zero, bez lodu i oprócz tego bym jeszcze poprosił kolę normalną, dobrze? Średni rozmiar będzie tego wszystkiego, bez lodu, żeby gardło było zdrowe. A jak panu dzisiaj minął dzień? Zapraszam dalej. O, no to pogadane. Dobra. No to chciałem być miły, kurwa. Okej, okay, już tym bardziej rozumiem, dlaczego tego drugiego nie lubią. No, chciałem być miły. Nie, chciałeś zrobić content. To nie jest bycie miłym. Robicie sobie content na jakimś pracowniku drive-thru. Chuj mi w dupę. Wszystko w porządku u pana? Wszystko w porządku? My się chcemy zapytać, jak się pan czuje, a pan tak... Hel jest fajny, wiem. Ale no z Helem właśnie, żeby... Okej, okay, ta końcówka chyba jest najbardziej żenująca, bo to jest takie dwa w jednym, nie? To jest robienie kontentu na pracownikach, tym bardziej drive-thru, coś o czym Gargamel rozmawiał. Plus jeszcze bulwersowanie się do tego, że on nie chciał brać udziału w tym. Humor panu poprawić, weź paragon poprawić. A pan tak... Podtlenek azotu. I mefedron do tego. To jest dobre, co? To musi bujać chuj. Jak chcecie komuś humor poprawić, to mówcie miłego dnia, dajcie napiwek, ale nagrywanie kogoś i próbowanie, wiecie, no śmiesznych żartów typu hel robić na pracowniku, który tam pewnie, nie wiem, jest z 6 godzin, no trochę średnie. Ja wejdę i jakby jeszcze nie będę nic mówił, bo zostałem przed kasą. Ja będę się kierował pod kasą, będę startał pod kasą. No. I ty wejdziesz, po tym ja jeszcze nic nie powiem, żeby mieć ten i zaczniesz na mnie strać po helu, dobra? I zaczniemy się popychać po helu, dobra? Oj, co on w 2022 robi prank na pracowniku w Żabce, że jest bójka i to jeszcze na Helu? Takiego kolaba to ja dawno nie widziałem. A co ty to kurwa robisz? Kurwa, stary. Mówiłem ci, że masz nie przychodzić do tej Żabki, kurwa, chyba, nie? Ale idź tu, kurwa, kurwa. Niech go pani nie obsługuje. O co ci chodzi, stary? Bo on ma zakaz przychodzenia do tej Żabki. Ej, nie, szczerze? Okej, ja to oglądam, ja jestem zadziwiony, co to jest. Tylko mnie to nie śmieszy, wręcz przeciwnie, żenuje na poziomie Brzoza TV czy coś takiego. No generalnie to chyba tyle z tego odcinka. No nie wiem, może nie content dla mnie, aczkolwiek widziałem, że no Trąba próbuje też troszeczkę przemówić do tej widowni starszej z niektórymi żartami, ale to po prostu nie pasuje na odcinku, gdzie jest na Helu przez 24H czy coś takiego. Ogólnie cały odcinek nietrafiony w wielu obszarach i rozumiem, dlaczego ludzie mogą mieć bulwers do tego. Czy ja mam? Nie, w sumie wyrąbane. W sensie, no, troszeczkę pokringowałem, troszeczkę zmroziło, ale ogólnie, no jest jak jest, nie? Napisz w komentarzu, co myślisz i się z tobą żegnam, widzu. Życzę ci miłego dnia. Na razie. I zostaw, widzu, lajka, bo ciebie to nic nie kosztuje, ja na tym zarabiam, wiecie. Za każdego lajka mam ileś tam 10 groszy za każdego lajka mam, tak jest.